Witam wszystkich serdecznie. W nawiązaniu do rozmowy z Mateuszem postanowiłem nakręcić filmik, jak ja to mam zrobione, bo walczy u siebie. A więc tak, mamy tutaj zestaw kompresora z lodówki, jeszcze jest powiedzmy na tej oryginalnej tacce. Mamy tutaj wyciągniętą rurkę. Tak, to jest wentyl z samochodu i on jest wlutowany na rurkę i później jest rurka miedziana wlutowana. To jest jako taki ala radiator, żeby gorące powietrze nie szło, idzie przez osuszacz, idzie do reduktorka, później pokażę, jak jest wszystko okablowane i z reduktorka idzie do butli. Mam jeszcze taki dodatkowy przyrządas, żeby sobie mierzyć ciśnienie, jak mam to na przykład gdzieś tam indziej. To właśnie mam tak przenośnie zrobione, to fajnie jest zrobione, że można nosić, by ewentualnie komuś napompować koło, bo zawsze trzeba z kompresorem latać, a to wystarcza na jedno koło, żeby nabić. Tu jeszcze mam drugą taką butlę, używkę. To jest gaz do klimatyzacji, no ale butla się też nadaje, żeby po prostu sobie, jak to się mówi, zmagazynować powietrze, jak gdzieś coś trzeba i szybko przedmuchać. To jest. Dobra. To jak to jest podłączone w moim wypadku? Tym czarnym wchodzi zasilanie i jest tak. To jest moduł, tak żeby było widać. Czarnym wchodzi zasilanie, to są te dwa grubsze, 2,5 i mam na tutaj z jednej strony tu, z drugiej strony tutaj ten brązowy gruby i to idzie na później ten z tego startera, teoretycznie idzie do uzwojenia z agregatu, bo agregat ma rozruch i pracę, i wspólny minus. Więc on sobie najpierw startuje z jednego, później się przełącza na drugi. On bardzo szybko to robi, więc manualnie tego nie idzie zrobić. Próbowałem i tak zajechałem już jeden agregat. Więc jak macie to oryginalne, używajcie oryginalne. Teraz to poskładamy. Zresztą później jeszcze pokażę, jak to działa. I tak, mam tutaj te kabelki wyciągnięte i to później przychodzi tutaj do mojego zestawu kontroli ciśnienia. Jest to po prostu zwykły presostat z kompresora. Najtańszy, jaki był na Ale Drogo. Tu mam mostek zrobiony, żeby wykorzystywać dwa styki. I po prostu mam tutaj, nawet chyba jest, będzie widać N i P. No i jest jeszcze uziom, co jest ważne, bo nie wiadomo, co się stanie. Normalny reduktorek. Teraz to wszystko poskładam i pokażę, jak to działa. A więc teraz pokażę, jak to działa. Mamy normalnie presostat jak w kompresorze. Mamy wyłączone. Tu mam zamknięte, żeby pokazać, jak nabija ciśnienie, jak szybko i że działa. Dlatego ja to używam u siebie w laboratorium. O, bardzo szybko nabija. Dlatego ja to używam u siebie w laboratorium, bo on jest cichutki. Jakbym miał mieć tutaj w zamkniętym pomieszczeniu zwykły kompresor, to bym do głowy dostał. Wytłumaczę, o co tutaj chodzi. To miał być filtr wstępny, co on miał mieć na saniu. No ale się rozpadł, bo tutaj widać taki olej, to jest ten olej z kompresora. Ja mam specjalnie tutaj taką rurkę i tą rurkę podłączałem tu i on sobie po prostu to brał, jak to się mówi, żeby to z powrotem wciągał do środka, żeby się smarował. Jedynie taki minus, że nie, to jest taki najbardziej tani, jaki mógł być filterek i go po prostu zżarło, bym musiał mieć taki drugi, taki. Trudno, tak się zdarza. Dobrze, tutaj nam trzyma ciśnienie, teraz, żeby było widać, otworzę, tak żeby tutaj było widać, o, jest zoom, otworzę,
No i teraz sobie powoli nabija. Powoli nabija. On, jak to się mówi, jest powolny, ale wariat. Kompresory właśnie te z lodówek mają to do siebie, że one bardzo mały mają przepływ, ale za to bardzo, bardzo silne są. Więc one spokojnie by tutaj do tych 12 bar dobiły, ale to się już później robi niebezpieczne, bo te przewody są max pod 8 bar, może 10. Nie wiem jeszcze, jak wpływają chemikalia z oleju na to, więc jak to się mówi, nie ryzykuję. Tutaj jest chyba na 6 ustawione albo na 7 bar. Chwilę to potrwa. Tu jeszcze pokażę, o co chodzi. To była zwykła butla propan-butan. Udało mi się odkręcić zawór, co nie było naprawdę łatwe. I nagwintowałem sobie tutaj zwykły 1/2 cala. Musiałem sobie kupić gwintownik oczywiście, bo nikt nie ma takiego czegoś w domu. I tu jest po prostu nypel wsadzony, zaworek, żeby mogę sobie odcinać. Wszystko jest wklejane na klej, żeby było szczelne. Tu mam jeszcze pistolecik, co sobie podręcznie używam. No i to jest właśnie ten dodatkowy moduł, który sobie wsadzam na przykład tutaj do butli, żeby mieć jeszcze jeden punkt, jak na przykład to nabijam. Zaraz zobaczymy, czy to mam nabite. Zazwyczaj zostawiam sobie pełne butle, że jak będę potrzebował coś zrobić, to mam od ręki. My tu gadu i tu już mamy 4 bar. No nie jest to naprawdę szybkie, ale jak to się mówi, jak coś tam chcesz tylko dmuchnąć, raz na jakiś czas daje radę. Albo jak coś chcesz napompować. Dobrze, nie zagaduję, pokażę jak będzie pełne. No i dobrze, pomału zaczyna kończyć. Zrobiłem sobie jedną próbę na jakim ciśnieniu kończy na 7 bar. No i się fajnie wyłącza. Jedyny minus takiego agregaciku, jak chcecie go na bieżąco używać, to on fajnie, non stop pompuje, ale jak on się zgasi, to jest za duże wewnętrzne ciśnienie i on później nie umie ruszyć. Dlatego się trochę się z nim pobawiłem. No i tak, tutaj mamy 7, powiedzmy, że jest 7. Tu powiedzmy, że też jest 7. O, troszeczkę spada. Albo gdzieś coś jest nieszczelne, albo coś. Możliwe, że puszcza tutaj z powrotem. Że tutaj wraca się do kompresora. Dobra. Chyba tyle. Jak ktoś jest zainteresowany, proszę pytać. Chętnie coś pomogę, dopowiem. To nic. Trzymajcie się. Ciepło. Bo idzie zima, więc... Tyle na razie. Komuś się podobało, to może dać kciuka w górę. Albo albo subskrypcję wrzucić. Albo komuś polecić, który chciał coś podobnego zrobić. Dobrze, trzymajcie się wszyscy ciepło. Na razie, cześć.